Cześć Wam! Hejka! W tym filmie jesteśmy w Katowicach, ale co więcej, to będzie film Katowice-Warszawa. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj zmierzamy do takiego miejsca jak Barbecue Ramen Ye. Jest to tak jakby lokal, można powiedzieć, jak sama Jata Ramen, który znajduje się w Warszawie, to określa, nieślubne dziecko. My dziś wybieramy się tutaj w Katowicach, jutro odwiedzimy ich wegański lokal. Co więcej, Jata Ramen ma o wiele, wiele więcej swoich lokalizacji, na przykład Postępu, jest też Ramen Barbecue, niedługo będzie w Gdyni, na Żoliborzu, także tak jak ostatnio napisali prześmiewczo na Facebooku, największe sieci ramenowni w tej części Europy, także jest to dość ciekawe w sumie, że mają lokal właśnie i w Katowicach, i w Warszawie, teraz będzie kolejne Mało miasto. Mało jaki lokal się na to decyduje, a zwłaszcza ramenownia. Dawno nie byliśmy na ramenie, także jestem bardzo ciekawa, jak on będzie smakować, tym bardziej, że po ostatnim zawodzie z Rybnika brakuje mi takiego dobrego, porządnego ramenu, tak. A słyszałam, że ten jest przepyszny, także lecimy, jesteśmy teraz w sumie, można powiedzieć, że w samym centrum. Niedaleko Galerii Katowice, adres Wam na pewno wyskoczył. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, koniecznie to zrób. Na dole masz przycisk czerwony, musi zmienić się na szary. Kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić następnych filmów, ale też zatrzymaj ten film. Weź sobie jakieś przekąski. I smacznego. Zacznijmy od tego, że troszeczkę za głośno, było dość gwarnie w tym lokalu. Sam lokal jest niby dość spory, ale ciasny. W sensie jest dużo miejsc, żeby usiąść, bo było tak, dużo ale osób. Tak, ale powierzchniowo dosyć malutki, więc jak kilkanaście, kilkadziesiąt osób zaczyna rozmawiać, no to jest szum. Nas już by nie było słychać zbyt dobrze, a jeszcze muzyka była dosyć głośna. Nie wiem, czy za prawa autorskie coś by na mnie YouTube nie dowalił. Więc bezpiecznie wolimy nagrywać tak, już kilka filmów takich było, że musieliśmy, w sumie mieliśmy taką serię, że trzeba było nagrywać na zewnątrz. Zacznijmy od tego, co w karcie, wiadomo, przystawki, możecie sobie dobrać dodatki do ramenów. Mamy wypisane w karcie 6 ramenów, z tego jeden jest wege, a drugi jest wegański. No i był jeszcze grill set, w grill setach już były typowo mięsne rzeczy. My zamówiliśmy obie opcje wegańskie, tantamen wege z mielonym niemięsem za 39 zł. Czyli oczywiście dla mnie, bo jest pikantny. Wywar star na bazie orzechów i sezamu, lekko ostre, mielone, nie mięso, z bambusem, biała cebula, domowe kiszone liście musztardowca, olej z chili i zielonego pieprzu oraz black garlic shoyu vegan za 40 zł, czyli lekki wywar na bazie czarnego czosnku, tare z kilku rodzajów sosu sojowego, roślinne toppingi z grilla, papryczki padron i pomidorki sherry oraz soczyste wege wontony, azjatyckie zioła, olej ze świeżego i czarnego czosnku. A na przystawkę wzięliśmy sobie wontony wege za 18 zł, 4 sztuki, czyli łącznie, no nie płaciliśmy jakoś dużo, zapłaciliśmy 97 zł. Ceny ramenu, no takie jak wszędzie w obecnym momencie. Nawet tak jest całkiem spoko, bym powiedział, bo już się spotykaliśmy, gdzie dobijało tak do 50 zł. Zacznijmy od tego, jaka była przystawka. Powiem Wam, wontony były podane z olejem, był sezam, sezam robił swoje, świeży szczypiorek robił swoje. Było to soczyste, było to intensywne. Było wypełnione, naprawdę było tyle nadzienia w tym pierożku, no coś super, były mięciutkie, wręcz takie rozpadające się, czyli tak jak powinno być z wontonami. Jeżeli chodzi o mój ramen, to był dosyć pikantny, zwłaszcza pod koniec już naprawdę palił, ale za to mega, mega wypchany, dużo, dużo makaronu, liście musztardowca super, takie lekko kwaskowe. Nigdzie się chyba wcześniej z nimi nie spotkaliśmy. Nie, to tak był szczerze. Chyba mój pierwszy raz, tak, mój pierwszy raz. Syte i pyszne. Ja dopowiem tylko tyle, że dla mojej ostrości ramen Łukasza był bardzo ostry, lekko za ostry, jedliśmy ale ostrzejszy. W porównaniu właśnie do vegan ramen shopu to był lżejszy, łagodniejszy. Tutaj bardzo fajne to niemielone, było pikantne, ale nie takie bardzo intensywne, nie takie palące. Rozpadające się, wręcz takie delikatne, super. Co do mojego ramenu, ja spodziewałam się troszkę innego smaku, ale nie oznacza to wcale, że się zawiodłam, po prostu oczekiwałam Nastawiłaś takiego... się na coś innego. W moim ramenie było super to, że jak wzięliście sobie, tak jakby można podzielić tą miskę na dwie strony. Strona, gdzie były liście i strona, gdzie ich nie było. Tam, gdzie były, był taki typowy, świeży posmak. Bulion z drugiej strony był bardziej właśnie taki czosnkowy. Czarny czosnek ma inny posmak niż taki zwykły, klasyczny. Bo jest właśnie bardziej taki
dla mnie to wpada tak jakby w grzybowe smaki trochę, ja bym to tak określiła. Delikatnie tak. No. Że ten bulion właśnie przypomina, tak jak w niektórych ramenowniach bierze się buliony na bazie grzybów, było czuć, że są tam sosy sojowe, był on taki słonawy, ale nie jest to tak, jakbyście coś zasolili, nie jest to taka słoność dziwna, taka no jak sos sojowy, jest inny. I było też wypchane dodatkami. To jest to, o czym mówiłam przy ostatnim ramenie, że jak jest klarowny wywar, to powinno być dużo dodatków, a tutaj tego makaronu, tych kluch, no masa, dodatkowo te wontony, jeszcze ten wonton pod wpływem ciepła tego wywaru wręcz się rozpadał. Tak jak ja nie przepadam za ciepłym pomidorem, tam były super. No i ta papryczka padron, powiem wam, dawno już nie jadłam, a ta była taka soczysta, naprawdę takie fajne się trafiły. Ona była lekko zgrillowana z tego co widziałem, była taka przyciemniona w paru miejscach, ale nadal była soczysta i chrupka. Jest to miejsce godne polecenie, mam nadzieję, że ja ta vegan ramen na Bielanach, który odwiedzimy zaraz, czyli tak naprawdę kolejnego dnia, nie żebyśmy jedli tyle jedzenia, też będzie przepyszny, bo to miejsce mnie pozytywnie zaskoczyło. Jest to naprawdę dobra ramenownia, także jeśli jesteście z Katowic, jesteście ze Śląska, warto wybrać się tutaj na dobry, porządny oj, tak, ramen. Zdecydowanie. I wontony też wam polecam, bo były przepyszne. To chyba na tyle, jeśli chodzi o ten ramen. Masz coś do powiedzenia? Oprócz nie. tego, że był przepyszny i że się najedliśmy, bo naprawdę... Mogę powiedzieć, że był przepyszny i się najedliśmy. Widzimy się jutro. I dziś już w Warszawie. Idziemy do Yatta Vegan Ramen, czyli tak jak mówiliśmy, sprawdzamy znów tą samą ramenownię, ale tym razem w wersji wegańskiej i w Warszawie. Wspomnieliśmy, że tamta jest tak jakby nieślubnym dzieckiem. Mhm. Zobaczymy, co nas dzisiaj czeka. Na pewno będzie o wiele więcej opcji wegańskich. Jestem mega ciekawa, bo też widziałam, że powinno być coś sezonowego, czyli dyniowego. No zobaczymy. Miejmy nadzieję, że na podobnym poziomie smakowym. Myśleliśmy, że muzyka gra za głośno. Teraz nie gra, więc korzystając, już wam mówię, co mamy. Mamy sweet chili tofu plus szybkie pikle z ogórka. Więc generalnie jest tofu i jest sobie sweet chili. Jest super. Delikatne, mięciutkie, delikatnie pikantne. Jest sezam, jest szczypiorek, poniżej mamy marchewkę. Bardzo fajne połączenie. No delikatnie ostre. No i mamy tego ogórka, on też jest z sezamem, jest marynowany. U góry mamy... Nie mam pewności, co to jest. Wygląda troszeczkę jak grzybki, ale przepyszna. Naprawdę bardzo fajna przekąska. Przystawka kosztowała dokładnie... 18 zł? Według mnie super opcja. Tych przystawek tutaj, bo macie przystawki, macie rameny, jest jeden bowl i jest też podobno deser, o którego pyta się obsługa. Od razu mówimy wam, co zamówiliśmy. Tutaj mamy typowo wegańskie rameny. 6 ramenów, dodatkowo można brać makaron. Można też brać makaron bezglutenowy, co na pewno się spodoba, bo mieliśmy zaznaczać, jeśli są opcje bez glutenu. Oprócz tego mamy też ramen sezonowy, którego ja wybrałam. Ja wiedziałem, że od razu go wybierze, bo z dynią. To ten typowy jesieniara. Grand Master Squash. Kremowy ramen na bazie tare z 4 rodzajów dyni, Hokkaido, Nelsona piżmowej i Delica Koboha. Bogaty warzywny bulion, pieczona w miso i cynamonie kombucha i Hokkaido, tofu bardzo biernie udające boczek, chipsy z jarmużu, granat, imbir, szczypiorek. 37 zł, brzmi genialnie. Super opcja. A dla Łukasza, no... Nic innego, no tamta menu, no ja jestem taki mega fan, to jest mój ulubiony ramen. Tutaj się nazywa African Ramen, gęsty, ostry tantamen z ostrym olejem, okra, słodki ziemniak, orzechy ziemne, cebula, szczypiorek, niemięso w sosie pieprzowym, również 37 zł. Jest opcja bez bulionu, co też jest ciekawe, ale jednak bulionik musi być. Wiecie, że ja uwielbiam zwracać uwagę na detale, więc od razu powiem, że miseczki są przepiękne, są ogromne. Sam ramen też wygląda no apetycznie. Oprócz tego bardzo wpisuje się w mój różowy mood przez różowe dodatki i granat. Zobaczmy, czy broni się smakiem. Tak, micha szczęścia, naprawdę. Wiecie, że ja najczęściej biorę raczej klarowne buliony. Nie przez to, że jakoś je bardziej wolę, bo lubię i te, ale najczęściej te tantameny, te gęste buliony są po prostu ostre. Ten jest idealny w tym momencie, jest tłusty, jest dość gęsty i jest dużo dodatków.
od razu czuć ten posmak dyni, tą słodycz dyni. Według mnie przepysznie, ale na pewno w podsumowaniu powiem Wam więcej, jak te wszystkie smaki się domieszały i połączyły. Mam swój tantamen. No, widzę, że bulion nie jest taki gęsty jak wczoraj, ale zobaczymy. Nie jest gęsty, ale jest smaczny, jest bardzo pikantny. Znaczy, bardzo. Jak dla mnie jest ok, Ada tego nie zje, to na pewno. Jest dosyć właśnie klarowy. Moim zdaniem lepsza była konsystencja takiego gęstego bulionu, ale to też jest ok. Przyprawienie jest fajne, jest to delikatnie słodkawe, ale to pewnie od tego batata tutaj. A mięso ala. Mięso to jest seitan. Nie wiem, czy powiedzieliśmy, czy to było w menu, nie pamiętam. Też smaczne, chociaż wolę mięso jednak takie ala mielone. Znowu smaczne jedzonko. Super było. Dla mnie najlepszy ramen, jaki jadłam, ale dlaczego, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, no typowa jesieniara, jeśli chodzi o dynię i o takie smaki, tym bardziej to, że tam były kawałki dyni, to mnie tak kupiło. Imbir marynowany, ten różowy, grał tam swoją robotę. Powiem Wam, o ile nie przygryzam sobie na przykład sushi imbirem, tak w ramenie, to naprawdę było fajne, tak. Super, tym bardziej, że mój był taki dość pieprzny. Cała taka esencja była dopiero na koniec, gdy faktycznie te wszystkie smaki się był wymieszały. Był pieprzny, ale i słodki. Delikatnie, jednak twój był słodszy, mimo że był ostrzejszy też. Tak, mój był słodko-ostry, nie był taki gęsty, ale nadal był fajnie taki kremowy w smaku, delikatnie. Nie nazwałbym go najlepszym ramenem tantamenem, jaki jadłem, bo tutaj naprawdę ciężko miałbym wybrać. Jakoś mnie na kolana nie powalił, mimo wszystko był bardzo smaczny. Osobiście wolałbym, żeby na przykład te kawałki ala mięsa, czyli ten seitan, było to jako mięso mielone podane. Jakoś tak po prostu moja preferencja, no jak to lubi, ale wszystkie dodatki super ze sobą grały i to było coś świetnego. Uważam, że ten lokal naprawdę może sobie spokojnie nazywać się rodziną z ramenem katowickim, bo i tu jest smacznie, naprawdę przepyszne rameny, tutaj zjecie wegańsko, tam zjecie wegańsko, wegetariańsko i mięsnie, no jak już wybierzecie. Fajnie, że tutaj tych opcji jest kilka, połączenia są naprawdę super. O Jezu, mój boczek z tofu robił taką robotę, to było był coś idealny. Super. Już się spotkaliśmy gdzieś z boczkiem z tofu, ale jeszcze nigdy, żeby on był aż tak odtworzony, żeby był taki cieniutki, aż tak spieczony. Mhm. Czasami za boczek z tofu uznaje się po prostu pokrojone tofu w jakiejś tam marynacie, co powinno emitować boczek, ale niekoniecznie tak jest. A tutaj było tak przysmażone, jakby taki bekon wręcz. No prawie się poczułam, jakbym jadła, nie wiem, bekon z bezmięsnego, tylko że oni mają grubsze plastry. No super, ja szczerze polecam to miejsce, odwiedzajcie Katowice, odwiedzajcie Warszawę i dajcie znać, czy byliście w którejkolwiek jataramenie tym innym, na przykład tym barbecue albo tym na postępu. Piszcie w komentarzach. Ale jeżeli film Wam się spodobał, to zostawcie też lajka, subskrypcję z dzwoneczkiem, odwiedźcie nasze social media, naszego Instagrama, naszego TikToka, udostępniajcie ten film, piszcie komentarze, to już mówiłem, oglądajcie inne nasze filmy i do zobaczenia w następnym. Cześć! Pa!